Witajcie ponownie. W poprzednim odcinku mówiliśmy o podstawach układu hydrauliki jednoobwodowej do wywrotu oraz pompach zębatych. Dziś przyjrzymy się bliżej przystawkom odbioru mocy PTO oraz zaworom sterującym. Przystawka odbioru mocy PTO to kluczowy element układu. Należy zadbać o odpowiednie dopasowanie do typu skrzyni biegów, doboru momentu obrotowego oraz przełożenia PTO, aby zapewnić optymalne obroty pompy i wydatek oleju. Ważne jest także odpowiednie położenie PTO względem skrzyni biegów, montaż z tyłu lub boczny oraz wybór odpowiedniego rodzaju PTO, np. kostki lub z odsadzeniem, co ma wpływ na przełożenie napędu pompy. PTO z odsadzeniem zazwyczaj multiplikuje obroty, dzięki czemu pompa może pracować na wyższych obrotach, a PTO kostka przenosi obroty wyjściowe ze skrzyni biegów. Pamiętajcie również o czujniku PTO, który jest podłączony do komputera i wskazuje status pracy PTO. Załączona, wyłączona. W niektórych konfiguracjach bez tego czujnika nie podziałacie. Kolejnym ważnym elementem jest zawór sterujący wywrotem. Zawór ten musi ograniczać ciśnienie oleju w układzie i chronić siłownik. Nastaw zaworu musi być adekwatny do ciśnienia pracy siłownika. Ważne jest także odpowiednie usytuowanie zaworu, co wpływa na ułożenie przewodów hydraulicznych i pozwala uniknąć trudności związanych z ograniczeniem promienia wygięcia przewodów. Istotny jest również maksymalny przepływ oleju przez zawór. Powinien być on tak dobrany, aby nie tłumić oleju w układzie, czyli nie powodować ciśnienia wstecznego. Jest to zjawisko bardzo niepożądane i może uszkodzić hydraulikę. Przepływ zaworu powinien być po prostu większy niż strumień oleju, jaki podaje pompa. Dobierając sterowanie pneumatyczne, popatrzcie, za co ma ono odpowiadać. Czy sterowanie ma kontrolować tylko pracę zaworu wywrotki, to znaczy pozycja góra-dół oraz pozycja neutralna? Czy macie dodatkowe funkcje, jak załącz-wyłącz PTO, czy dodatkowe sterowanie hydraulicznymi burtami? Sterowanie pneumatyczne może automatycznie powracać do pozycji neutralnej przy kiprowaniu, co też jest kwestią specyfikacji i wyboru. Możecie również wybrać rodzaj sygnalizacji położenia joysticka sterowania, dioda lub sygnał dźwiękowy. Jeżeli Was przekonałam i byłam pomocna, to zapraszam na stronę www.traxconcept.com, gdzie znajdziecie m.in. komponenty renomowanego włoskiego producenta OMFB. Są one świetnym wyborem. OMFB oferuje w zestawie wszystkie oryginalne części ze swoich fabryk, a nie jak większość firm branduje komponenty innych producentów i oferuje składaki. OMFB jest producentem wszystkich komponentów, co stanowi o ich sile i jakości. Do zobaczenia w następnym odcinku. Stay with me, Asia Pieprzyca.